Cześć wam wszystkim, dajcie, ja jestem Emilii, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem jest to po prostu przełomowy moment, ponieważ nie jest to Minecraft żaden. Nie jest to nic z żadnego tego typu rzeczy, ale jest to unboxing mojego nowego mikrofonu Samsung Cesarin U Pro. Jeśli tak, nie wiem, że to z nim chodzi, ale dobra, już tutaj przychodzę w ogóle do odpakowania tej paczki. Jest to tutaj, no ja tak szybko zaczynam i tak dalej, ponieważ sobie zaraz jadę do kina, więc muszę się dosyć spieszyć, ale żeby nie było, bo tutaj odpakowywuję, okej. Świetnie, więc... Okej, więc... O... Mamy nasz mikrofon, tak on się tutaj prezentuje. Nie wiem w zasadzie, którą ja wersję zamówiłam, nie wiem, no... W każdym razie oby wszystkie kolory mi się podobają. Tutaj jeszcze mamy jakieś takie... Co to jest? Coś tam... Systemy nagłośnieniowe, dobra, fajnie. Ale najbardziej interesuje mnie to i słuchajcie, ten mikrofon właśnie kupiłam za wszystkie wasze donaty, także... Bardzo chciałam wszystkim podziękować donatorom, którzy mnie wsparli, ponieważ jak widzicie, przez to mogę się rozwijać i kupować właśnie nowe mikrofony, nowy sprzęt. Także naprawdę to jest dzięki wam tylko, więc bardzo wam bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, ale już się nie gadamy i przechodzimy do całego rozpakowywania, ponieważ tutaj mamy znowu te takie zaślepki. Okej. Okay. Więc syk. Ja tutaj też nic nie ma tutaj. Jeszcze tutaj, okej, dobra. Więc jak widzicie, tak się prezentuje opakowanie, pokazałam moim wcześniej. Tak się otwieramy. Okej, ładnie mi wyszło w fajnej piance. Zamówiłam w piątek, a dzisiaj środa, więc fajnie. Ja, to się fajnie wszystko prezentuje, dobra. Jak widzicie, właśnie tak to wygląda po samym opakowaniu. Niżej mamy jeszcze instrukcję prawdopodobnie. Owszem, instrukcję mamy, jakąś taką. Mamy jakieś inne karteczki, chyba gwarancja. Jak widzicie, tutaj naprawdę bardzo fajnie, szczelnie tutaj to wszystko doszło. Telefon, no widzimy, czekajcie. A więc jak tutaj widzicie, tu jest sam statywik taki malutki do niego. Jak to się odpakowywuje? Jej. O, a, okej, okay, to kolej trzeba, ale nie wiedziałam, wiecie, pierwszy raz mam to coś w ręce. Tak to się wszystko prezentuje. Tutaj mamy oczywiście jeszcze mocowanie na ten statywik. Ktoś dzwoni, fajnie, no, bo tu, nie wiem w zasadzie do czego to jest, kabel USB i oczywiście tutaj mikrofon. Najważniejsza część. Kolor bardzo ładny, fajny kolor, taki srebrny. No świetnie się prezentuje, taką właśnie wygląda. Jeszcze papier muszę tutaj zamówić. Właśnie tak on się prezentuje, ma bardzo fajny kolor. W zasadzie powiedziałabym, nie wiem, taki złoty, coś w tym stylu. Mikrofon jak najbardziej świetnie się prezentuje. No dobra, teraz muszę wszystko ładnie powkładać. Nie za bardzo ogarniam w zasadzie jak, ale... W każdym razie, w sumie mam tutaj gdzieś instrukcję, jak to mniej więcej, aha, to jest na tym statywie, dobra, to zaraz się tym oczywiście zajmiemy. Tu jest w ogóle wejście na coś i naprawdę już nie ogarniam, ale tak się cieszę jak po prostu dziecko. Dobra, co mam w ogóle, tutaj jest ten kwadratowy wejście dziwne, tu mam w ogóle jakieś bardzo dziwne wejście, właśnie tak ono się prezentuje. I tutaj, o, okej, okay. Fajnie, więc możemy też tak, w taki sposób zrobić. Chyba to możemy odkręcać z tego co wiem. I teraz wystarczy, że zamocujemy tutaj. Nie wiem, jak to się mocuje. Kompletnie nie mam pojęcia. Nie wiem, w jaki sposób to się ojeju robi. Dobra, spróbuję. Albo nie, może najpierw to odepniemy i to. Nie tutaj. W sumie nie wiem, naprawdę. Jak mówiłam, ja mam pierwszy raz to w ręce, wszystko tak, że musicie mi wybaczyć za to nieogarnięcie tego wszystkiego. Nie wiem, czy tak powinno się wkręcać. Ale tak powinno się to robić. Mam cały czas właśnie takie coś, to może lepiej to sobie po prostu zostawię, okej. Ok, świetnie, więc mam. I teraz jeszcze to tutaj się podepnie i też jest. Uwaga. Okej. Aha, źle to wkręciłam. Albo dobrze? A, dobra, już wiem, co jest nie tak. Już wszystko jest, okej, już wszystko jest. Okej, także jak widzicie, to w taki sposób się prezentuje. Zresztą my zaraz przejdziemy tutaj na stanowisko komputerowe, także myślę, że zrobimy krótkie cięcie i zaraz pokażę wam, jak mniej więcej się prezentuje głos z kamery, ponieważ teraz nagrywam głos z lustrzanką, następnie z jakiejś tam próbkę pokażę wam z GoMic'a i w ostateczności pokażę wam po prostu z tego głos. Także, ale tak a propos, to jest naprawdę bardzo ciężki ten mikrofon, nie sądziłam, że taki będzie. Ale dobra, więc myślę, że tutaj lecimy na komputer, więc go. Okej, a więc już jesteśmy tutaj przy moim stanowisku komputerowym. Mam nadzieję, że mnie widać, ponieważ nie mam podglądu, ale jak nie, no to przepraszam. Jak widzicie, już tutaj leci ładnie głos. I tak, aktualnie słyszycie go z mojej lustrzanki. I teraz wam puszczę kawałek głosu z GoMic'a. Więc tak, tutaj sobie zrobiłem takie w ogóle fajne, takie coś, nie? Zobaczcie, takie o.
No i teraz czas na Samsona Cezorian Upro. Naprawdę powiem Wam, że nie sądziłam, że będzie aż taka świetna jakość audio. Jak widzicie, to teraz mówię w zasadzie takiej normalnej odległości, a naprawdę świetnie wydaje mi się, że mnie słychać. Teraz troszeczkę dalszej odległości i również wydaje mi się, że dobrze. Teraz też trochę oddalę w taki sposób i jak widzicie, dalej ta cała jakość i ten dźwięk jest naprawdę świetny. No i oczywiście z bliższej troszeczkę to naprawdę też dobrze słychać, z tym, że aż ja sama siebie słyszę, ponieważ mam tak głośne słuchawki, ale no nie mam popfiltru, także wydaje mi się, że aż tak blisko to za bardzo nie mogłabym rozmawiać. Ale w takiej odległości myślę, że jak najbardziej, także sam mikrofon się w ogóle świetnie prezentuje, więc słyszycie też jego audio, więc myślę, że naprawdę jestem taka podjarana. Pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie dzięki Wam kupiłam ten mikrofon. Jest to C01 Upro. Kupiłam go za 300 zł w DJ Shop coś takiego. Zresztą będziecie mieć wszystkie potrzebne linki w opisie. Paczka mi dosyć szybko doszła, jestem naprawdę bardzo zadowolona z samego mikrofonu, więc już następny odcinek na nowym audio. Naprawdę się tak jaram tym wszystkim, że to jest aż niemożliwe. Tutaj mamy też fajny nawet statyw. Także naprawdę wszystko fajnie, więc ja jak najbardziej polecam. Jestem godna polecenia po prostu. Ja jak najbardziej ten mikrofon polecam. Nie dość, że się bardzo ładnie prezentuje, to jeszcze naprawdę ma świetną jakość, także jak najbardziej polecam ten mikrofon. No ale dobra, już kończę, nie przedłużam więcej filmu, tak właśnie wyglądała moja recenzja, nie unboxing. Ale jedynym tutaj minusem jest to, że kabel jest naprawdę bardzo krótki, ponieważ nie wiem, może on ma metr, coś takiego, więc niestety nie mogę go przeciągnąć za biurko i dać tutaj do moich przednich, ponieważ ja zazwyczaj mikrofony i takie tam do USB tutaj z przodu podpinam. Także niestety nie mogłam tego zrobić. Więc to jest jedyny minus mikrofonu, że po prostu ma bardzo, bardzo krótki kabel, co troszeczkę wpływa na to, że jest po prostu niewygoda, tak? Ponieważ nie za bardzo lubię, kiedy sobie gram, a to jest pełno kabli i milion kabli mi się też plącze. Ale tak to jakość i sam wygląd to naprawdę świetnie wygląda ten mikrofon. Świetna ma jakość, także naprawdę jest tak świetna. Ja wiem, że ja się powtarzam, pewnie cały czas się powtarzam, ale po prostu jestem taka podekscytowana tym samym mikrofonem. Zaraz też do tego, do kina jadę, także muszę się naprawdę śpieszyć. No dobra, także ja już po prostu kończę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba i ta cała recenzja. Myślę, że do następnego filmu z nowym po prostu mikrofonem. Jest tak, że to jest niemożliwe, naprawdę świetnie wszystko brzmi. No dobra, więc dziękuję jeszcze raz za te całe wsparcie, ponieważ jeszcze raz przypominam, gdyby nie Wy, to nie miałabym właśnie takiego mikrofonu. No, także dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć i do następnego materiału z tym nowym mikrofonem. Hejka!